Cześć, witam wszystkich sympatyków koszykówki, w szczególności Anwilu Wocławek, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Bardzo długi okres, gdzie Anwil zaliczany jest zawsze do faworytów ligi, zawsze jest w czołówce, także wielkie gratulacje. Ja miałem okazję występować we Wocławku przez 3 sezony. Można powiedzieć, że każdy sezon był inny i różnie się kończył. Szczególnie utkwił mi w głowie sezon pierwszy, gdzie tak naprawdę podpisanie kontraktu w Wocławku było takim spełnieniem dziecięcych marzeń, gdzie zawsze byłem kibicem drużyny z Wocławka, jeszcze Nobilesu, jeździłem na mecze, czy oglądałem w telewizji, także było dla mnie to coś wielkiego. Poza tym występy przy boku Andrzeja Pluty, którego wcześniej poznałem na zgrupowaniu kadry narodowej, także to było coś niesamowitego. Poza tym drużynę prowadził trener Griszczuk, któremu też kibicowałem za młodu. Także nie tylko pod tymi względami sportowymi, bo one też były bardzo dobre. Zdobyliśmy srebrny medal, mój pierwszy medal w karierze, także bardzo wysoko go cenię. Można powiedzieć, że tworzyliśmy w tym sezonie świetną drużynę, świetnie się uzupełnialiśmy. Także ten sezon tak jakoś najbardziej mi utkwił w głowie. Ze spotkań na pewno było wiele ważnych spotkań. Nie wiem, czy kibice pamiętają, ale drugie spotkanie z Polonią Warszawa, gdzie można powiedzieć, wygraliśmy w ostatnich sekundach dzięki świetnemu blokowi Aleksa Dana w samej końcówce, który posłał piłkę w trybuny, czy też spotkanie ostatnie z Polfarmą Starogard Gdański, gdzie bardzo nam zależało na tym zwycięstwie. Po przegranym wcześniejszym meczu w Starogardzie nie chcieliśmy narobić sobie, jak to się mówi, bigosu i grać w piąte spotkanie, bo każdy wie, jak to jest w spotkaniu numer 5, gdzie tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, więc to było takie ważne spotkanie, które wygraliśmy, byliśmy świetnie skoncentrowani od samego początku. Wiedzieliśmy zwycięstwo ze Starogardu i awansowaliśmy do finału, gdzie już tak naprawdę mieliśmy medal na szyi i jeszcze otwartą walkę o złoty, o mistrzostwo. Także te spotkanie gdzieś tam najbardziej utkwiły mi w głowie. Jakaś anegdotka z szatni, naprawdę ciężko mi jest cokolwiek wymyślić, a nie chciałbym tutaj jakiegoś suchara wyciągać. Także no, tutaj nic coś szczególnego nie wymyślę, myślę, że troszeczkę się nagadałem. Także jeszcze raz gratuluję i życzę Anwilowi zdobycia upragnionego medalu i kolejnych 25 lat. Pozdrawiam.